Witajcie, tutaj Monika i Perfumowy Orient Express. Dzisiaj będzie i o tym, i o tamtym, i o wetiverii, i o łupach z second handu, i o wielu jeszcze innych sprawach. Taki miszmasz się stworzył. A plan miałam taki, ponieważ przekroczyłam liczbę 500 subskrybentów, za co bardzo dziękuję i bardzo się cieszę, i zaczynają dołączać mężczyźni, to chciałam zrobić dzisiaj krótki film o wetiverii, który uważam za najbardziej seksowny w męskich zapachach. Mam tutaj taki klasyczny wetiverowy zapach marki Guerlain i o tym chciałam dzisiaj zrobić film. Ale jak wiecie, czasami jest tak, że życie pisze scenariusze, bo wyszłam z domu. Jak wyszłam z domu, no to oczywiście nie odbyło się bez polowania. No i upolowałam cenne łupy, więc do tego też się odniosę. Ale pamiętacie może taki film, taką etiudę, którą chyba debiutował Polański, nasz słynny reżyser, Dwaj ludzie z szafą, pamiętacie to? Dwójka mężczyzn chodziła po mieście z szafą i miała takie różne tam perypetie z nią związane. No to dzisiaj mój dzień to nie dwaj ludzie z szafą, tylko jedna perfumoholiczka z szafką. Po prostu wzięła ją pod pachę i szła przez miasto i ludzie się śmiali, no. Ale miałam tylko dwie minuty od domu kupiłam tę oto szafkę. To jest chyba taki mebelek a la indyjski, z ładnego drewna, niewysoki, ale ciemne drewno. I oczywiście pomyślałam, że przyda mi się na perfumy, bo już po prostu nie mam miejsca na perfumy, więc popatrzcie. Ładny mebelek na dole rzeźbiony. Także nie dwaj ludzie z szafą, tylko jedna kobieta z szafką, no dokładnie perfumoholiczka z szafką, dokładnie osoba, która założyła Perfumowy Orient Express z szafką pod pachą. Ale zanim zacznę mówić o tej wetiverii w męskich perfumach, o tym, co mi się udało upolować dzisiaj za grosiki, to powiem wam jeszcze taką śmieszną anegdotkę, że ja jestem w Anglii, moi synowie są w Polsce. I mój młodszy syn, który pracuje jako student, pracuje w weekendy w greckiej, bardzo dobrej warszawskiej restauracji. No i dzięki temu ma tutaj teraz kontakty z Grecją, dosyć takie namiętne. Był na wakacjach w Grecji. No i ponieważ miałam urodziny 2 lipca, to powiedziałam mu tak: synu, nie dałeś mi prezentu urodzinowego. Proszę cię bardzo, jak będziesz w tej Grecji, rozejrzyj się za jakimiś tam perfumami, może Corresa i tak dalej, może gdzieś tam zobaczysz. No ale niestety on był na jakiejś tam wyspie małej i tam nie było perfumerii, także niczego mi nie przywiózł z Grecji. Przywiózł za to bardzo spuchniętą nogę, bo ugryzł go jakiś złośliwy insekt i miał naprawdę ogromne problemy z raną na nodze. Także taki prezent przywiózł i drżenie serca, bo było naprawdę poważne zagrożenie. Ale już się wyleczył, już jest wszystko dobrze i jedna z wizyt w second handzie skończyła się tak, że nabyłam taki oto, według mnie piękny kubeczek. Kubeczek z Rodos, z Grecji. Zobaczcie, no czy nie jest piękny? Bardzo mi się podoba. Piję sobie właśnie herbatkę z cytryną i napisałam mu tak: synu, nie przywiozłeś mi żadnego prezentu z Grecji, więc kupiłam sobie sama pamiątkę z Rodos. Czy jesteś szczęśliwy? I zaczął się śmiać. Tak. I teraz już przechodzę do rzeczy. Przechodzę do rzeczy. Tą szafkę przytargałam dzisiaj sama, ale nie wiem, od czego właściwie zacząć. Czy zacząć od tej wetiverii? Czy zacząć od tych łupów z second handu? No nie wiem. Może zacznę jednak od wetiverii, żeby narobić wam apetytu. Tak pokrótce powiem, dlaczego uważam, że wetiverowe perfumy to najbardziej seksowne męskie perfumy i podam kilka przykładów najbardziej udanych perfum z wetiverią. Co to w ogóle ta wetiveria jest? I dlaczego my czasami mówimy wetiver, czasami wetiveria? No jednak w języku polskim to wetiveria, rodzaj żeński, tak? Tutaj mam starą wersję tego słynnego zapachu Guerlaina, właśnie wetiver, nazywa się wetiver. Jest to właśnie taka starsza wersja i też kupiłam ją w second handzie chyba rok temu za jakieś śmieszne pieniądze, ogromna butelka. No wiecie, nie noszę go za bardzo, bo to jest jednak bardzo męskie pachnidło, ale mam i cieszę się, że mam, od czasu do czasu sobie wącham. I opowiem może troszeczkę o tej wetiverii. Co to właściwie jest ta wetiveria?
Już tutaj mówię. A więc tak. Wetiveria ma działanie prozdrowotne. Naprawdę, olejek wetiverowy ma bardzo wiele zastosowań. Między innymi jest antyseptyczny, działa odprężająco, tonizująco, uspokajająco. Działa też na reumatyzm, na cerę trądzikową, na bezsenność, stres i depresję. I to jest tak, że właściwie wetiveria to pochodzi z Indii i to są takie trawy rosnące w zasadzie częściowo dziko. To są takie niewysokie trawy i wetiveria pochodzi z Indii, natomiast rośnie również w Azji Południowej, w Afryce, ale najsłynniejsza wetiveria pochodzi z Haiti. Haitańska wetiveria jest najczęściej stosowana właśnie w perfumiarstwie. A w Indiach robi się też z niej na przykład pachnące wachlarze, a z kolei również w Indiach dawno, dawno temu była taka tradycja, że nacierało się ciała nowożeńców wetiverią, ponieważ ma również działanie, oprócz tego, że odprężające, to jeszcze jest też uważana za afrodyzjak i może dlatego na mnie działa jako kobietę ta woni. Tak, i jeszcze wracając do tego konkretnego zapachu Garlena Vetiver, to chciałam powiedzieć, że on jest nadal jakby produkowany tylko w innej butelce troszeczkę, w takiej bardziej wąskiej. Nadal jest dostępny w wielu wersjach. Natomiast to jest najbardziej klasyczna wersja. I wiecie, też zwróciłam uwagę, jak kiedyś czytałam o perfumach gwiazd. Właśnie zwłaszcza tych aktorów, reżyserów z Hollywood. I w ogóle gwiazd, to wiecie, ten zapach najczęściej się powtarzał, jeśli chodzi o ulubione zapachy mężczyzn, aktorów, reżyserów. Jednak, tak jak mówiłam kiedyś już na innym filmie, gwiazdy, aktorzy, oni stawiają na marki klasyczne, więc najczęściej stawiają na Garlena i właśnie na Chanel oraz na Annick Goutal. Tak. I ten zapach pojawiał się najczęściej jako ulubiony zapach słynnych aktorów. W tej chwili już nie pamiętam których, ale na pewno takich naprawdę tych z najwyższej półki. No i co sądzę właśnie o tym zapachu? On jest bardzo klasyczny, on jest bardzo intensywny, gorzki, świeży. Vetiveria ma taki, daje perfumom i męskim, i damskim, daje taki powiew świeżości, takiego powietrza po deszczu, nawet po burzy. Jest coś takiego w tej woni. Rześkie powietrze po ulewnym deszczu, o tak. Tak można byłoby to nazwać. Najsłynniejszym rodzajem vetiveri jest couscous, ale to nie jest ta kaszka couscous, nie. To jest couscous. I jak pachną te perfumy vetiver? Bardzo klasycznie, ale nie jest to zapach w typie wody kolońskiej, dlatego że mamy tutaj bardzo dużo składników, m.in. mirrę, m.in. pieprz, m.in. gałkę muszkatłową. To jest taki zapach z kategorii nie biorę jeńców. To jest zapach, który, jeżeli mężczyzna go na siebie nałoży, to ten zapach mówi mi tak. Nie biorę jeńców, jestem pewny siebie, jestem czysty, umyłem się dzisiaj, jestem nonszalancki w pewnym sensie, nie ubieram się zbyt wytwornie, zakładam białą koszulę albo jakąś lnianą koszulę, zakładam wygodne buty, wygodne spodnie i idę działać. A przy okazji zrobię sobie przerwę w środku dnia, poleżę sobie na hamaku, zjem sobie dobry obiad. Nie jestem taki, wiecie, to nie jest zapach dla mężczyzn w typie szczur korporacyjny. Nie, nie, nie. To jest właśnie zapach, który jednocześnie jest piękny, klasyczny, intensywny, gorzki, męski i daje sygnał. Jestem silny, potrafię wytrwale pracować, ale potrafię się też zrelaksować. Nie jestem takim sztywniakiem. No i jakie jeszcze zapachy z vetiverem bardzo polecam mężczyznom? Przede wszystkim, dla mnie najpiękniejszym zapachem vetiverowym jest jednak L'Occitan Vetiver. To też zapach z gałką muszkatłową, z drzewem gwajakowym, ale chyba nie jest już produkowany, ale jest niebiański, jest przepiękny. Jest samczy, męski i bardzo seksowny. Także L'Occitan Vetiver, Vetiver Garlin również bardzo polecam. I trzeci, właściwie jeszcze dwa zapachy z vetiverią bardzo polecam mężczyznom. Zapach słynny, kultowy w pewnych kręgach to oczywiście Encre Noir Lalique. Zapach mroczny, bardzo bezkompromisowy,
ulubiony zapach Roberta Makłowicza. I jak nie zapomnę, to podlinkuję wam jego wypowiedź na temat tego zapachu. I w ogóle Robert Makłowicz, jak na smakosza przystało, również interesuje się perfumami. Nie wiedziałam o tym, ale cieszę się. I właśnie jego ulubionym zapachem jest Encre Noir, także podlinkuję wam jego śmieszną wypowiedź na ten temat. No i jeszcze jeden zapach wetiverowy, bardzo polecam mężczyznom, może takim młodszym. To jest Grey Vetiver Tom Ford. Zapach w takiej pięknej, oszronionej butelce i niektórzy recenzenci pisali o nim, że to zapach, który przypomina... To jest zapach pieniędzy, w dosłownym tego słowa znaczeniu, tych banknotów z drukarni. No coś w tym jest. Jest on świeży, jest on elektryzujący, jest bardzo nowoczesny i bardzo piękny. I to był pierwszy męski zapach Grey Vetiver Toma Forda, który lata temu, gdy testowałam, pomyślałam sobie, kurczę, on jest tak piękny, że ja chciałabym go kupić dla siebie. Na szczęście się powstrzymałam i nie kupiłam, ale to są te moje ulubione zapachy vetiverowe. Natomiast w kompozycjach damskich również vetiver jest bardzo elektryzujący, bardzo ciekawy. Tam, gdzie jest vetiver, tam zapach ma taki powiew chłodu, przestrzeni i przeciwwagę dla ewentualnych słodkich nut. Bardzo świetnie też łączy się z cytrusami, świetnie łączy się z nutami drzewnymi, świetnie łączy się z gałką muszkatułową. Naprawdę, to jest taki mój chyba ulubiony duet w męskich perfumach. Gałka muszkatułowa, vetiveria i jeszcze pieprz. I wtedy już jestem w siódmym niebie. Okej, okay. I tutaj jeszcze mam na bloterku ten zapach vetiver. No i tak jak mówię, to jest klasyk. Piękny klasyk. Ulubiony zapach aktorów z Hollywood. Także mężczyźni, nie bójcie się klasycznych zapachów. Nie bójcie się klasycznych, pięknych, intensywnych zapachów, takich treściwych zapachów. Okej. Okay. I teraz coś bardziej dla kobiet. Bardziej dla kobiet. Wezmę sobie łyczkę herbatki z cytryną i pokażę wam moje dzisiejsze łupy. Moje dzisiejsze łupy z second handów, które tutaj w Anglii nazywają się charity shops. Mówiłam o tym wielokrotnie, czyli są to second handy, gdzie ludzie przynoszą rzeczy, których nie używają, nie potrzebują. Czasami są to nowe rzeczy, meble, elektronika, perfumy, kosmetyki. Ale te sklepy są dla szczytnego celu, dlatego nazywają się charity shops. No i dzisiaj, 2 minuty od mojego domu, właśnie znalazłam łupy. Ale ten zapach również kupiłam właśnie w tym charity shop, ale to było rok temu. Może poczekam, aż mój syn podrośnie i spoważnieje, to wtedy może będzie mógł go nosić, bo jednak jest to taki zapach trochę poważny. No i teraz już pokażę wam te łupy, oprócz tej szafki, która mi się bardzo podoba. No to już pokazuję te łupy. Tak jak kiedyś też mówiłam, ja kocham perfumy, a perfumy kochają mnie i wchodzą mi w ręce po prostu. I tutaj pokażę wam pierwszy łup, który kupiłam też, to już około pół roku temu kupiłam też, wiecie, wchodzę do sklepu charity shopie, po prostu kobiety stoją wokół tego cuda i żadna kobieta się tym nie interesuje, no szok po prostu. To jest też wycofany chyba już z produkcji. Puder Chanel, Poudre Tendre, 7,99, czyli 35 zł około. No, Puder Chanel, nowy, Allure, przepiękny. Przepiękny zapach, przepiękny puszek. Nie będę go otwierać może, żeby tutaj się nie sypało, ale uwierzcie mi, jest nowy, nieużywany, przepiękny zapach. Jeden z moich ukochanych zapachów to właśnie Allure i cieszę się bardzo. Myślę, że wiecie, to nie jest taki puder na co dzień, to jest raczej na jakieś większe wyjścia. Piękny łup i tani łup. Jest już raczej trudno dostępny. Okej, okay, to pierwszy łup. Ja sobie go odłożę. No i dzisiejsze łupy już wam pokazuję. Pewne sprawne oko już zauważyło. Jeszcze z ceną, świeżutkie z ceną. Opium, wersja wody toaletowej z 1977 roku. 4 funty, czyli 20 zł. Około 20 polskich złotych. I też wokół półki z tymi perfumami stały kobiety, Angielki i one się nie interesowały tym. Ja po prostu szybciutko podbiegłam i wzięłam to w swoje ręce i już jest moje. Jak pachnie wersja EDT? Nigdy nie miałam okazji testować tej właśnie starszej wersji z 1977 roku. Pachnie obłędnie.
pachnie obłędnie, po prostu tworzy taką drugą skórę. Naprawdę, jest to zapach tak intensywny, tak niezwykle bogaty. Orient po prostu, właściwie taki wzorcowy, gorący orient. Przepiękny zapach, bardzo seksowny. No i będę się nim cieszyć, będę go testować. Znam wersję EDP, ale tej wersji z 1977 roku nie znałam. Pachnie wybornie, nie jest w żaden sposób zepsuty. Cudowne, cudowne znalezisko. I drugi zapach, który dzisiaj znalazłam, obok tego stał. To już jest też około 35-40 zł, około 40 zł. Eau de Dieu Eau de Parfum Estée Lauder, zapach z 1953 roku, który stworzyła Josephine Catapano. To ta pani, którą inspirowała się Sophia Groisman. I ona też stworzyła Fiji. Właśnie ta Josephine Catapano stworzyła Fiji. Także dwa słynne klasyki wyszły spod jej nosa. No już tutaj pokazuję. Znacie pewnie ten flakonik. Prawie cały flakonik Eau de Dieu. To zapach, którego przyznam, że bałam się go kiedyś. Bałam się kiedyś, bo jak to zwykle bywa ze mną, w pośpiechu kiedyś testowałam i tylko tak, wiecie, powąchałam z korka i stwierdziłam, o nie, zbyt retro. Zbyt retro i kojarzył mi się z szyprem. A to wcale nie jest szypr, absolutnie nie. To jest bardzo gorący orient właśnie w typie opium. Bardzo piękny, który cudownie po prostu gra z kobiecą skórą. Niezwykle bogaty. Te dwa zapachy mają tyle składników, że w zasadzie łatwiej byłoby mi wymienić, czego nie mają, niż co mają, bo mają prawie wszystko. Wszystko. Balsam peruwiański, goździk, gałkę muszkatułową, cywet, mirrę, brzoskwinie i tysiąc innych rzeczy jest w składzie tych perfum. Także mimo, że jest to zapach z 1953 roku, uwierzcie mi, on nie jest bardzo retro. Po rozpyleniu na skórę czujemy po prostu pełen żaru orient, tak jak i opium w tej wersji EDT. Są właściwie podobne, naprawdę podobne. Podobne, przebogate, orientalne, seksowne zapachy, które naprawdę robią wrażenie. Zresztą dzisiaj będę testować na mężczyźnie, który mnie odwiedzi. Mam spryskaną jedną rękę opium, jedną Eau de Dieu i zobaczymy, co mężczyzna powie. Mężczyzna, o dziwo, powiem wam, jak testowałam ostatnio na nim dwa zapachy. Chociaż wydawało mi się, że on lubi lekkie zapachy, to testowałam na nim starszą wersję Samsary i powiedział, że bardzo ładna. I później testowałam na nim Jopfem, który też jest kontrowersyjny i powiedział, że bardzo ładny. Także to nie jest tak, że mężczyznom podobają się tylko La Vie est Belle i malinowe, delikatne, subtelne perfumy. Nie, mężczyźni naprawdę lubią też orienty. Oczywiście nie wszyscy mężczyźni i oczywiście nie wszystkie kobiety. Ja nie twierdzę, że każdy musi te zapachy lubić, ale poznać naprawdę warto. To są klasyki, które po prostu... No, to są pozycje obowiązkowe, jeśli naprawdę chcemy wiedzieć, co było grane w świecie perfumiarskim i co jest nadal grane, bo przecież perfumy orientalne nadal są bardzo, bardzo modne, bardzo pożądane. I co jeszcze znalazłam w tych second handach dzisiaj? Zapach, którego nie znałam, Avonu, ale też już unikat z 2011 roku i stworzyła go Sonia Constant, słynna perfumiarka. Mamy tutaj malinę, śliwkę, róże, jaśmin, drzewo sandałowe i to jest zapach, który już wam pokazuję, jak wygląda, razem z kosmetyczką. Tak. Ma nazwę Red w środku, Little Red Dress. Perfumy i dwa dezodoranty w cenie 25 zł. Jak przypuszczałam, że to jest unikat i jest to unikat, chociaż nigdy go wcześniej nie testowałam. Jest to absolutnie unikat. Tak wygląda butelka. No butelkę na pewno znacie. Ja nie jestem miłośnikiem Avonu, ale jako, że jest to unikat w tak dobrej cenie, to kupiłam. Nie jest to zapach zły. Owocowy, elegancki zapach, dla mnie może zbyt banalny, ale generalnie jak na Avon, to nie jest to zły zapach. Myślę, że komuś go podaruję, bo nie do końca jest w moim guście, no ale generalnie jest to fajny łup. Jest to fajny łup. Ta nuta Avonowska tutaj jest cały czas, ale jak na Avon, to nie jest zły, o tak bym powiedziała. Nie jest niezły, jest niezły, o tak, może to lepiej po polsku brzmi. Także to kolejny łup i jeszcze jeden łup, to kosmetyczka Christiana Lacroix z
taką tutaj fajną, jak to powiedzieć, z takim fajnym zamkiem błyskawicznym. Christian Lacroix róż. To na pewno mi się przyda na moje różne odlewki i sampelki, które zawsze ze sobą zabieram, jak gdzieś idę na dłużej. Także to są moje łupy. I ta szafka, z której też jestem zadowolona, że ją mam, bo kolekcja się miała się redukować, ale jednak się rozrasta, bo wyprzedaję część perfum, których nie używam, ale jeszcze szybciej kupuję nowe, więc... No tak, ktoś mi tutaj pisał w komentarzu, że nie ufa za bardzo w moje obietnice, że obietnice redukcji kolekcji. Tak. Ja nadal jeszcze ufam sobie, że rzeczywiście kolekcję zredukuję. Mam taki plan, ale no jak widzicie, no co zrobić, jak po prostu takie cuda mi wpadają w ręce. Ach, piękny jest to opium. Ale Youth Dew, którego naprawdę się bałam. Bałam się wiele lat. Bałam się podejść. Niczym do jakiegoś, wiecie, drapieżnego zwierza. No to właśnie oswajam Youth Dew. I naprawdę nie ma się czego bać. I naprawdę to nie są zapachy, które przytłoczą tak, jak niekiedy mogą przytłoczyć szypry. Te zapachy są po prostu, to są po prostu piękne, klasyczne, orientalne, bogate, przebogate wonie. Dziękuję za uwagę, to tyle. Nie planowałam nagrywać tego filmiku, ale nagrałam. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, moje ADHD. I w przyszłym tygodniu spełnię obietnicę, czyli kolejny live, czyli dokończenie psychozabawy i inne jeszcze plany, które miałam, będę krok po kroku realizować. Dziękuję za uwagę, życzę Wam miłej soboty i miłej niedzieli. I do zobaczenia wkrótce.